Siemano! Chciałem wam pokazać moje pierwsze przygody z tibią i jak one wyglądały. No właśnie, tak jak widzicie, Real Tibia 7.6. Moje dawne czasy, kiedy pod tą tibię było. I wszystko tak samo. Aż miło powspominać. Może się nawet łezka wokół zakręcić. Bo dokładnie tak wyglądało moje pierwsze wejście na Ruka 7.6. Niezapomniany. Ja mam właśnie ten sentyment, że cały czas gram na takiej TV. No i cały czas będę. 7.6 forever. Na żadnych innych. Te wszystkie wspomnienia, jak tak się połazi, popatrzy i przypomni sobie to, jak kiedyś było. A było to z 13 lat temu jakoś. Jak tak tutaj jestem i grałem na Real TV. Od 13 lat nie miałem okazji grać na takim serwie, co będzie aż 100% Real Mapa. I żeby to było aż 7.6, tak jak zaczynałem w tamtych czasach, to aż 13 lat. 13 lat. Ja cię kręcę. A teraz pozostałem na OTS-ach. Zawsze będę miło wspominać. No i miło też pograć na takim OTS-ie, jak kiedyś była Real Tibia taka. A wiecie, co wam powiem? Powiem wam, co wam powiem. A powiem wam, że nie powiem. Bo nic nie powiem. Nie no, oczywiście, że wam powiem. Tylko nie wiem, co wam powiem. No dobra, ja sobie robię. Co chciałem wam mówić? No ale to zaraz, może przypominacie sobie, jak graliście. Co gdzie było. Ja po takim długim czasie, a wiedziałem mniej więcej, co gdzie jest. Jak na przykład szkieletory. To, co się wtedy działo i ile osób chodziło. Masakra. Tak samo na orki czy minosy. I też questy. Coś pięknego. Każdy normalnie mógł przejść sobie, żeby nie trudzić się. Jak tam co chwilę w kilku chodzili. Nawet nie trzeba było się wysilać zbytnio, żeby ubić potworka. Ach, to były czasy na Ruku. A tak jak widać, 20 level wbiłem i tu zostałem. Tak sobie zamierzam wbić 22 i styka. No i jeszcze chciałem sobie odkryć całą mapkę. I tam, gdzie będzie to możliwe, to odkryję. I w każdą dziurę wejdę. I zajrzę tam. Zaliczę każdą otwartą dziurę. Te zamknięte dziewicze również. A rata nikt jakoś nie dobił i exp stracony, bo ktoś z ratem mógł się męczyć, ale nie dobił. Chyba ten troll musiał przeszkodzić komuś, że nie dokończył dzieła, bo z trollem sobie nie mógł poradzić. No dobra, wróćmy do tego, co chciałem wam powiedzieć. No właśnie, tak zbierałem lota dla początkujących graczy i tak go targałem kilometrami. Jak miejsca nie miałem. Potrafiłem poświęcić calutki dzień na to, żeby komuś coś przynieść, żeby wylocić coś z eku. No mówię wam, czułem się zobowiązany, jakby to był mój obowiązek. Zresztą ja lubię pomagać i zawsze lubiłem. Sam podchodziłem, się pytałem, czy chcę eku, albo nie tylko eku, czy coś może bloknąć, albo podpowiedzieć czymś. No, i tak zawsze to ze mną było. Albo bez pytania rzucałem im eku, to brali. Byli mi wdzięczni, co zaraz sobie zobaczycie na screenie, jak ktoś coś mówił o mnie. No i my widzimy się w dalszej przygodzie na tym OTS-ie. Coś naprawdę śmiesznego na was czeka. Wkrótce się o tym przekonacie. Pozdrawiam starych graczy tamtego Realu, co grali w moich czasach. No i posłuchajcie sobie muzyczki i się rozluźnijcie. Adios amigos!
Thank you.